szykujemy silnik na swapa. Teraz tak, o, silnik 1.2 z instalacją 900, Fiata 900, kolektor na pełnym wtrysku, zamontowany jednopunktowy wtrysk na tym kolektorze, cała instalacja podpięta na dużym sterowniku, na komputerze. Komputer od 1.1, tu jest kostka do zasilania, trzy kabelki tylko potrzebne są, żeby odpalił: czerwony, pomarańczowy, czerwono-czarny. Te trzy kable razem mam zmostkowane i wszystko działa. Tylko w 900 ma czujnik położenia wału z lewej strony, tu jest z prawej. To trzeba tylko zamienić kolejność cewek na cylindrach. Nic więcej. Albo po prostu przyłożyć kable prawo-lewo. Pozamieniać cewki. I też to będzie działało. No i teraz będę próbował podpiąć pełny wtrysk. Bo jak go podepnę pod mono wtrysk, no to wszystkie otwierają się razem, no to zalewa. A spróbuję podpiąć pod cewkę.